Siemanu! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Co dzisiaj długo wyczekiwany przeze mnie. Tuning Ziona, na którym chciałem już pojeździć, ale to po prostu nie jeździ. Bez upów to nie jeździ. Dzisiaj zamontujemy upy. Wpada tak. Up 1 i up 2. Także to już się będzie fajnie prowadzić, myślę. Także co? Nie owijam bawełnę. Lecimy do SF-a, do tunera. Ja już się tutaj z Dawidem umówiłem. No i co? Jeszcze takie szybkie info. Tak szczerze powiedziawszy, mam już auto na kolejny odcinek. Mam już auto, w sensie, no na razie wam nie będę zdradzał, co to jest. Stoi w przechowywalni, także na kolejny odcinek też jest fajne autko. Parę osób, szczerze powiedziawszy, pisało mi o tym pojeździe. Także taki mały spoiler, także warto obejrzeć następny odcinek, bo fajne autko się pojawi. W sensie nie jakieś mega drogie, ale naprawdę będzie klasa. Także warto oczywiście zostać. W ogóle, co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem? Rozwaliło web. Prawie 3000 wyświetleń, do wygrania 4000 tam jest dzisiaj w konkursie. Muszę jeszcze sprawdzić dokładnie, ile tam jest tych łapek, ale ponad 4000 jest do wygrania w konkursie, czyli tam ponad 200 łapek, mega wynik. Tak naprawdę nie wiem, czy to nie będzie rekord czasami kanału. Mega się rozwijamy, lecimy z tymi subskrypcjami, już jest mało co 1200. Lecimy mega, za niedługo te 1500 się zbliża. Kolejny live pewnie z jakimiś konkursami się będzie szykował. Także myślę, że całkiem spoko opcja. No i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, chciałbym troszeczkę wrócić do tych live'ów, tylko niestety nie mam za bardzo czasu. W sensie, no może kiedyś się tam odpalimy. Takie mało oczekiwane live'y będą. Niezapowiedziane, o może w ten sposób. Niezapowiedziane live'y prędzej się będą pojawiać niż takie zapowiedziane, bo nie chcę wam po prostu robić nadziei. Ale myślę, że będziecie wpadać, będziecie obserwować kanał. Także pozostawcie tą subskrypcję z dzwoneczkiem, żeście dostawali powiadomienia najwyżej, jak odpalił właśnie takowego streama, bo zawsze to fajna opcja. Myślę, że nie tylko na streamkach pojawi się MTA, myślę o też jakichś innych gierkach, typu na przykład jakiś Fortnite, może ostatnio też właśnie tą grafikę wymieniłem na tego RTX 3060, myślę, że Forza by się pojawiła, bo w Forze też bym sobie bardzo chętnie pograł. Dajcie oczywiście znać, czy chcielibyście coś takiego, napiszcie, czy też macie Forzę, bo tak naprawdę to nie mam zbytnio z kim grać w tą Forzę, bo nikt tutaj ode mnie nie ma ze znajomych, a chętnie bym sobie pograł w taką Forzę, na przykład na live'ie czy coś. Także, o kurde, tu jest jaki ładny 2.4, tylko szkoda, że rozwalony, ale naprawdę ładny. W sensie, szczerze powiedziawszy, chyba bardziej mi się podoba DSD. Jakby STD. Jakby STD miało ten wysoki spoiler, to było kozak. No jeszcze chyba widza spotkaliśmy. Także pozdrawiam cię, Mroczal. No, chyba się domyślił, że odcinek. I pozdrawiam również. Także tak jak mówię, dzisiaj upiki wpadają. Nareszcie to auto się będzie jakkolwiek prowadzić, jakkolwiek przyspieszać i tak dalej. Bo troszeczkę mu brakowało. Mam nadzieję, że mi tylko starczy. Up 1 i up 2. Także montujemy sobie upiki. Oczywiście kartą zapłacimy, jak to przecież XXI wiek. Up 1, karciochom i dwójeczka za chwilkę wpada i będzie już kozak autko. Myślę, że się już będzie sprawował w jakikolwiek sposób i mamy płatność kartą. Oczywiście jakiś tam napiweczek zawsze zostawimy. A my co? Sprawdźmy, jak to sobie będzie wyglądać. Ustawmy sobie wszystkie koła i oczywiście plus 5 na moc. No i jest to... O kurde, tu to brakuje upa 4 teraz. Serio, totalnie. Także up 4 też musi niestety wpaść. To myślę, że już w następnych odcinkach. Tak samo jak te lampy. Planuję go zrobić na złocistej lampie. Ewentualnie na tych jakichś, nie wiem, tych ice'ach takich lodowych. Nie wiem, co to, jak to się dokładnie nazywa. Lazury? Nie wiem dokładnie. Ale te takie mega jasno niebieskie lampy też mi mega siedzą. Widziałem parę takich właśnie zionów na takiej lampie. Kurde, to kozak wygląda tak naprawdę. A no dodaje temu zionowi dużo ta lampa. Bo tak to wygląda, tak mega pusto się wydaje. Ale no co, w sumie ile nam kasy zostało? Niedużo chyba, muszę zerknąć do bankomatu. Może by się udało jeszcze coś domontować, ale wątpię, bo tam już jakieś resztki zostały. Co my tu mamy? Zaraz zobaczymy. Przy okazji zobaczycie, ile jest na koncie, a ile będzie w następnym odcinku. Ile mniej więcej zarabiam? 4000, o Boże. Znowu spłukany. Ledwo co zarobi człowiek, to już od razu musi wydać. No chciałem tutaj tą rejkę zmienić, ale no niestety na rejkę nie starczy, także troszeczkę słabo. Co do rejki, nie wiem co to będzie za rejka, może coś się wymyśli. Będzie trzeba pokombinować, bo takie ID to ja tak średnio się wydaje, że takie ID będzie. Tak samo w Mericie, Merita musimy jeszcze dokończyć, jest tyle projektów, mi są teraz naprawdę grube miliony potrzebne, żeby to wszystko dokończyć. Tak naprawdę, ale no... Podoba mi się to co mam na placu. I tak mało tymi samochodami jeżdżę, a fajnie to wygląda. To dla mnie jest najważniejsze, żeby to fajnie wyglądało na domku. Bo tak naprawdę to ja jeżdżę dwa, trzy pojazdy, mam takie dojazdy na co dzień. Teraz chyba Zion jeszcze wpadnie, jak zamontujemy UPA 4. Bo aktualnie to mówię, nie skręca.
totalnie. Ten zakręt ledwo co, tak szczerze powiedziawszy. Ale już leci 200, już jest przyjemna prędkość, bo te 160 też nie było źle. Mogło być gorzej, bo na przykład nasz flash leci 140 na 150, bo tam jeszcze tego UPA 1 brakuje, też musimy go dodać. Ale to już myślę, że w następnych odcinkach, jakieś x odcinków dalej, bo tak naprawdę, tak jak mówię, projektów jest tyle, kasy coraz mniej, coraz mniej tak naprawdę zarabiam, bo to już człowiek się przemęcza. Delikatna przerwa musi wpaść od zarabiania, także tutaj powolutku przystopujemy, ale no, odcinki dalej się będą pojawiać, nie że co, także odcinki dalej, systematyczność będzie na kanale. Pojedziemy sobie taką okrężną drogą na domek, czemu by nie, przetestujemy sobie właśnie z Jonka, jak to lata. W sumie jak się go na ręczny podetnie, to całkiem fajnie idzie, nie jest źle, że ma to potencjał. Co do silniki to zapewne tutaj nie wpadną, zupów to UP4, no i jeszcze pewnie lampy chyba wpadną, raczej na pewno, bo chcę go zrobić właśnie w taki fajny sposób. Myślałem w ogóle o sprzedaży, napiszcie mi co o tym sądzicie, o sprzedaży Uranusa i zastąpieniu go Elegy. Takie mam kurde czarne myśli, czarne względem Uranusa, żeby zamienić właśnie Uranusa na jakieś Elegy albo coś tego typu, bo tak naprawdę ten Uranus ładny, to nie powiem, ale myślę, że Eleguwa lepsza i przynajmniej byłoby coś na przyszły projekt, coś dalej do dokończenia, bo taką Eleguwę to bym dostał, ale raczej w czystej postaci, ewentualnie tam z jakimiś upami pojedynczymi. Także dajcie znać, co sądzicie o projekcie Elegy, czy miałoby to sens, sprzedaż właśnie tego Uranusa i zakup Elegy za niego. Bo tak naprawdę to jestem w kropce i dalej myślę, co tu zrobić. A co, my już sobie tu dojechaliśmy na domek, zaparkujmy sobie furę, no i myślę, że projekt Zion coraz bliżej do dokończenia, bo tak naprawdę co tu jeszcze? No, szyby pasowałyby tu w ogóle we wszystkich tych samochodach. Tu jest, tak jak mówię, tyle do dokończenia. Patrzcie, tu jest normalnie we flashu szyby, bo tu tylko szyb mi brakuje, żebym był zadowolony 100% i UPA 1. Tu tak samo szyby, tu też pasowało szyby założyć. Tutaj w ogóle UPy pasowało założyć kiedyś. To jest mega, mega, mega dużo kasy. Do perka UPA 1 chciałem, żeby to jakkolwiek jeździło, żeby się tym... Chociaż nie, no, nie mówię, że nie, dalej jest fajny samochód. No, także większych chyba zmian tutaj na domku nie ma, także myślę, że fajnie się już to wszystko prezentuje, to osiedle całe, tak jak zwykle mówię na to na odcinkach, bo mega mi się tutaj podoba. Chociaż powiem wam, że znalazłem jedno fajne osiedle, co będzie z nim, zobaczymy, może właśnie tutaj gdzieś w maju zakręcę się na innym osiedlu, ale to wszystko do dogadania jeszcze z właścicielem tamtego osiedla, także może się wymienię, może się kolega będzie chciał wymienić, także wszystko zobaczymy, wszystko w swoim czasie. A co? A my przejdziemy do tego konkursu, w którym jest do wygrania ponad 4 kafle, totalnie rozwalili się system, tak jak mówię, także co, ja nie przedłużam i zapraszam was do wyniku. No, także mamy tutaj 214 łapek w górę, do wygrania 4200 pelenów, jednej łapki brakło do 4300, całe szczęście, bo tak naprawdę to już jest mega, mega liczba. Tak jak mówię, mało co 3000 wyświetleń, totalnie łeb rozwalony, jak widzicie to jest 3 dni po publikacji, tak nagrywam z rana o 12, w sensie z rana po południu. Także skopiujmy sobie link, wkleimy do random pickera, dajmy filtry. 53 komentarze, także zwycięzcą w dzisiejszym konkursie jest Kozak Zion, tu oczywiście tak jak zwykle się zgadzam. No i co, na dole link w opisie, tam do mnie napisz, tam jest link do mojego forum, tam się do mnie odezwij i oczywiście kasa leci do ciebie, tam wyślij mi po prostu pit, tak będzie najlepiej, wyślij mi pit, kasa leci oczywiście do ciebie. A wam co, wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceńcie, tak jak zwykle, trzymajcie się, na razie.